ulicą na Dworcu Trzańskim, dworzec, który symbolizuje wszystkie dworce, z których odprowadzaliśmy naszych przyjaciół, nasze rodziny. I bardzo dziękuję, żeście przybyli. Mogę pana ambasadora? Panie ambasadorze, ambasador Izraela, pan Spirato. Właśnie chciałem powiedzieć, gdy mnie się spytali, jak to osobiście, to właśnie mogę powiedzieć, że osobiście to nie przeszłem, bo ja już byłem jako młody człowiek w Izraelu, już dość dużo lat wtedy, to tą historię znam od rodziny, z krewnych, z przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Mogę powiedzieć, że wtedy to był dla nas jakiś taki szok w Izraelu, że jednak przecież to hasło było antysjonistyczne, ale prawda była, że to była fala i propaganda antysemicka, nie tylko antysjonistyczna. I dlatego dla nas wtedy, znowu dla mnie jako młody człowiek w Izraelu, z Polski, że urodził się w Polsce, to była taka niespodzianka i taki szok, że coś takiego jeszcze mogło się wydarzyć 20 lat, 20 kilka lat po wojnie, po Holokaustu. Ale oczywiście dziś, co tutaj nasza refleksja, to jest z tym bólem osobistym wszystkich ludzi, to którzy sami to przeszli, którzy musieli wyjechać prosto z kraju, że lubili, że urodzili się, że myśleli o swojej przyszłości w tym kraju i tak musieli tu wyjechać z tego dwora. To coś bardzo szokujące, nawet dla ludzi takich jak ja, że osobiście to przeszło. I z tej solidarności jestem tutaj z wami dziś. Bardzo dziękuję. Jest z nami Axel, który jest ze Szwecji. Zobaczyłam się w tej chwili. To jest osoba, która z tego co wiem, kiedy zaczęła się migracja do Szwecji, tak? Tak. Axel był wykładowcą, dobrze tak mogę powiedzieć, i uczył języka szwedzkiego tych, którzy tam przyjechali. Mogę pan bo to jest, w sensie, to jest niesamowite. Axel mówi świetnie po polsku, jest rodowym Szwedem. Dziękuję ci, Olga. Łóżka, powiedz parę słów, chociaż... Przypadkowo znalazłem się teraz w Warszawie i jak widziałem w gazecie, że oczywiście jak zwykle ta uroczystość pamiętania tutaj to muszę zdążyć na pierwszy. W 1969 roku przyjechało do Szwecji około 3000 polskich Żydów. Szwecja przyjęła tyle, Dania tyle samo. Ja wtedy po prostu nic nie miałem do roboty, miałem przerwę w studiach i umiejąc trochę po polsku, gorzej niż dzisiaj, to byłem zatrudniony jako tłumacz i przy tym też jako nauczyciel języka polskiego. Miałem też takie funkcje z tą grupą, organizować wycieczki, spotkania teatralne i tak dalej. To były pół roku z tą grupą, który został potem we mnie, bo w tej grupie znalazłem moją żonę do tego czasu, Magda, która akurat wtedy przyjechała z moją siostrą z Krakowa do Szwecji. Szwecja dobrze przyjęła. Wszyscy mieli już azyl zagwarantowany, to znaczy prawo pobytu w Szwecji. Także nie przyjechali jako uchodźcy, tacy, którzy nie wiedzą, co będzie z nimi. Załatwiliśmy mieszkania, dla niektórych pracy, nawet dla starszego pokolenia. A dla młodych, przede wszystkim studia. Z tych studentów, co wtedy przyjechało, no to jak 200 studentów znaleźli się w Lundzie, w moim mieście. I od tego czasu mam kontakt z nimi. Codziennie z żoną, a co tydzień z innymi. Chcę też powiedzieć, z perspektywy Szwecji, to na pewno była najbardziej pożyteczna grupa imigrantów, co mieliśmy. Były inne grupy, ale ta
są lekarze, są nawet adwokaci, są dentyści, są inżynierowie, mają wszyscy prawie wszyscy wysokie pozycje w szwedzkim społeczeństwie. I dlatego tu ja dziękuję. Poczucie, że moja rodzina się połączyła na nowo i spotkaliśmy się w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Znam tak wiele osób, które wróciły do Polski na stałe i mieszkają tutaj, nie zapominając oczywiście o swoim bólu i o krzywdzie, która im została wyrządzona, ale wspólnie potrafiliśmy ten świat zmienić i taki, w którym możemy wspominać to zło jako zło z przeszłości. Dzisiaj ono też miewa różne nieprzyjemne, ciągle jeszcze objawy, ciągle są jakieś akcje, które w Polsce, ale mimo wszystko to jest świat, w którym chce się żyć w taki sposób, że myślałem o tym, nie przypominałem sobie to absolutnie dramatyczne sceny, powiedziawszy w mojej rodziny wtedy w 60-70 roku, nie marzyłem o tym, że całe życie, dobrze powiem, bo nie mogę nawet powiedzieć ile lat. I jedyne co mówię, tęsknię cały czas, lata minęły, jest 44. rocznica marca. To boli, to ciągle boli, muszę się tak mówić, tak zostało. Także ja bardzo dziękuję, żeśmy się spotkali. To jest kameralna impreza. Pamiętam 40. rocznicę marca, kiedy prezydent Kaczyński był na Złomczyk, kiedy mówiliśmy, ja pisałam list do jego 40. obywatelstwa polskiego, którzy wyjechali z automatu. Muszę powiedzieć, że nie zakończyło się to bardzo pozytywnie, bo chyba każdy może dostać powrotem obywatelstwa, ale oczywiście musi to wystać kolejny. Ale miejmy nadzieję, że to się też jeszcze tak to ma potem. Dzisiaj o godzinie 18.00 czas starszy żydowski. Pokazujemy drugie mamy we Teresowicze o losach żydowskiej szkoły żydowskiej. Dziękuję bardzo.